Kolejnym elementem, na którym Ministerstwo Transportu wspólnie z grupą PKP się skupia, no to jest z kolei to, o czym Państwo wspominaliście, czyli liberalizacja rynku, ale otwieranie tego rynku, a jednocześnie poprawianie konkurencyjności na tym rynku kolejowym. Temu służy obniżenie stawek o 20% już od rozkładu jazdy tego najbliższego. Obniżenie stawek przez PLK to skutkuje koniecznością zwiększenia dofinansowania PLK przez budżet państwa w wysokości 900 milionów złotych, ale samo obniżenie stawek nie może polegać wyłącznie na tym, że budżet państwa będzie łożył coraz większe środki z pieniędzy podatników na koszty polskich linii kolejowych. W związku z tym wspólnie z zarządem PKP PLK wypracowaliśmy program restrukturyzacji, który w ciągu najbliższych 3 lat ma dać oszczędności na poziomie 500 milionów złotych. I ostatnia rzecz, też coś, co będzie istotnym takim cywilizacyjnym, świadomościowym punktem zwrotnym, jeśli chodzi o polski rynek kolejowy, a co się odbędzie już w najbliższych kilku tygodniach, to jest debiut giełdowy naszego przewoźnika towarowego PKP Cargo. Mam nadzieję, że rynek przyjmie Cargo z otwartymi ramionami, mimo tego, że umówmy się, nie jest to łatwy czas na debiuty giełdowe, ale ja wierzę w potencjał i siłę PKP Cargo, wierzę i oczekuję od zarządu grupy PKP i zarządu PKP Cargo, że po debiucie giełdowym PKP Cargo stanie się istotnym graczem również na rynku, już jest istotnym graczem na rynku europejskim, ale że to jest dopiero wstęp do polskiej ekspansji na rynkach europejskich i że w ciągu najbliższych 3-5 lat PKP Cargo będzie skuteczną konkurencją dla największego naszego konkurenta, jeśli chodzi o przewozy towarowe w Europie, czyli DB.